cieszę się, że żyję i pamiętajcie, nie powtarzajcie tych rzeczy w domu. Ja jestem kaskaderem. Oskar ma nową furę rodzinną i jesteśmy parą. A telefon zostałeś tu? Która wspólnie jedzie na wyjazd narciarski. W dniu dzisiejszym, koło 4 godziny nad ranem, skończyliśmy teledysk, plan zdjęciowy. Wróciłem jeszcze na chwilę na tego aftera, na którym zajebali mi buty. A do teraz nie mogę tego przemóc. Jedziemy ogólnie w Tatry i Oskar właśnie zadał mi pytanie, czy jak się ma napęd 4x4 i letnie opony, to czy to się równoważy? No tak. Bo jak masz posiść, to tracisz przyczepność jednym z kół. No. A to mnie pozostaje wyciągnąć. Tak jak ja mu powiedziałem, że kto normalnie zmienia opony z letnich na zimowe. To będzie asfalt. Ja na przykład zmieniłem na zimowe stary i dostałem bana na Twitchu, bo Sejczet to mi jechało. No właśnie. Przez 100 metrów ponad. Więc trzeba było nie zmieniać, nie? Więc pamiętajcie, jak macie Sejczęto i z kim macie na Twitchu, to nie zmieniajcie w nich opon na zimowe, bo przy 50 na godzinę i tak się rozkupi. To nie ma żadnego znaczenia. Szkoda kasy. Chłopaki jadą na hopok. Stary, wyobraź sobie, że zajebali buty. Zajebali raz buty z własnego chaty. A no tak, ale chłop się przyznał, nie? A tutaj nikt się nie przyznał. Był jeden chłop, który powiedział, że mnie nie lubi, że chłopo jest jak ktoś tak wykorzystuje swój fame. Nigdy nie przychodzę, nigdy nie powiedziałem komuś, że jestem paramaxim, stary, nie? No, ja nigdy, wiem, ale jak chodzę na imprezy. Nie dlatego, że, nie dlatego, że wszyscy wiedzą. Ja nie chodzę do sketcha, ja chodzę na imprezy techno, nie? Czy ja szedłem na ten afterparty w butach, no i chodzę gdzieś tak po godzince, no bo chciałem sobie dosłownie zrobić sobie krótką przerwę od tego, jak ten. Zajeżdżamy tam, stary. Zajeżdżamy na ten apartament. Chwilę posiedziałem. Godzinka mija. Chcę się kurwa wpakować w buty i iść do Wojtka, żeby skończyć ten klip nagrywać. Stary, nie mam kapci, nie? No i nie ma w czym wyjść. Wyjść kurwa z mieszkania tamtego. Z dwie osoby wyszło, odkąd tam byłem. Więc zakładam, że to oni mi pewnie z***li. No i mega się wkurzyłem, stary, bo nie miałem w czym wyjść. Chłop mi dał klapki, który chodzi po domu. No i poszedłem w nich. Jak biegłem na Ubera, to się p***ję na tych klapkach. O kurwa. Tak wiesz, jak ten skurczo od banana, p***ę plecami o glebę. Wróciłem i okazało się, że nie ma dalej tych butów. Więc po prostu ktoś mi wziął i bo pierwszy raz mi buty s***ali. A to były takie fajne, lebronki kolorowe. To moje ulubione chyba. Dałem za nie 880 zł. No, a trudno. Oby p***a sobie nogi połamał w tym, nie? Moi najlepsi znajomi to są ci, którzy mnie nie rozpoznali zazwyczaj. Ja zazwyczaj się uprzedzam do tych ludzi, którzy mówią do mnie paramaxy, paramaxy, chociaż nie zawsze, ale z nimi jest trochę inna gadka, taka typu fan i streamer, nie? Zazwyczaj. Jeżeli ktoś mi kojarzy tylko z fejmu, to jest tylko na zasadzie, a siema, siema, stary, widziałem cię w fejmie. Jak to by był jakiś widz, no to on przychodzi, robi fotę i pyta, no kiedy streamek. No, ale zdarzają się też tacy widzowie, którym wziąłem parę razy na afterparty, z którymi normalnie można pogadać, podchodzą i nie traktują mnie jak streamera, tylko jak człowieka, nie? Oby ci się ułożyło, tylko że te nogi sobie połam do te buty, nie? Chyba, że mi oddasz, się zreflektujesz, podrzuć je po prostu z tego mieszkania, z którego je zajebałeś, podrzuć je tam. Tu jakiś wyciąg ludzki. Jezu, dawno nie nagrywałem GoPro. Jak tu wieje! Jak ostatnio byłem na Mount Everestie, to tak samo wyglądało, nie? Popatrz, stary, tam chmury normalnie. No, czułeś się jak Jesus Christus. Tutaj wieczna zmarzlina. Cały rok tu jest lód, nie? Patrzcie, jak to wygląda tutaj na tym 8-kilometrowcu, 8-tysięczniku. Konsekwencje. Zasady są dla słabych, stary. Super, znikaliśmy. O, padnie ręka! Jak tu pizga! No wyłącz ten wiatr! Jesus, kurwa! Stary, co się dzieje? Patrz, co tu się dzieje? Jak zawiewa, jak p***ane! To jest POV Jezusa Chrystusa. Gdzie jest przepaść? Tu? Dobra, jedziemy tu, stary. Dawaj. Dobra. Jeźdź pierwszy, ja cię dogonię, Oskar. Bo ja na desce to walnie. Tam są jakieś lasy, czy co tam jest? Tylko są drzewina. Bez skitu. No co, jedziemy tam? No tam gdzie ten czerwony szlak. Co? Jakie może być? Ładnie tam wygląda, no. Mam nadzieję, że widzicie to tak dobrze jak my.
Dobra, ten mały gówniak idzie na śmierć, stary. Jak przysiak na butle. To bez butli. Stary, tak to woli. Ja tam nie wiem, jak się robi przysiady. Nic mi o tym nie wiadomo. Dobra, szybka rozgrzewka i lecimy. Cała rękawiczka w śniegu. Ja to dupię. Przestań wiać mnie. Słownie to tak wygrywa, a ktoś pojechał, nie? Jeśli chcesz sobie tu zabinę bardziej. Dawno nie jeździłem, rok. W tym roku byłem chyba tylko dwa razy na latach. No kurwa, to jakieś kamienie! Jakie muzy! Ej, kamienie, głazy! No kurwa, moje narty! Zabytkowe! Trzeba szukać śniegu. Jadę wolno, szukam śniegu, bo jest oro jak s**tyn. Jest szkoda nart. Dwa razy w kamień wjechałem jakiś. Dobra, chodź. Wita, wita. O s**a, nogi nie bolą. Jezu! Polecam posiadanie kasku. Zakupiłem banią, aż mi w uszy zadziczało. Dobra, wiem czemu ten sok jest zamknięty. Ej, plecak się zerwałem chyba. Ale poleciałem z 5 metrów chyba, nie? Prędkość była dość droga. Delikatnie skontrolowałem bajerki. Jak tak się porozrzucało. GoPro poleciało gdzieś tam. Telefonem, telefon mam? A nie, telefon jest tutaj. Telefon trochę bliżej. Tam narty. Chyba nie wiem, leciałem i leciałem. O, tu gro, stare moje. O, śnieg w środku. Trzeba będzie wysuszyć. Ja good, all good, thank you. Pomocy. O, pomocni. I had a nice flight. You are alright? I'm fine, thank you, yeah. Nie wiem do końca, co się stało. Ale było srogo. Muszę zobaczyć nagranie. Trochę się rozpędziłem i w pewnym momencie chciałem już docinać, ale myślę sobie, docinam. Tak mi się wydaje. Dociąłem i przyspieszyło mi się strasznie. A na dole była jakaś taka wyskocznia, no i poleciałem kawałek. Nawet nie zauważyłem, kiedy to się stało. Ale jestem cały na razie i zdrowy chyba. Dobra, problem jest taki, że zerwało mi się to jedno gówno od tego i trochę mi głowa boli. Tak jakbym sobie strząsnął. No ale chuj. Podocinamy trochę. O boku. Ej nie, ja mam tempę krawędzi, stary. Dociąłem teraz jak pływany i się położyłem. Albo ten plecak mi kładzie. Nie jestem pewny. Mogłem sobie, wiesz, podcinać. O, ładnie lewo, prawo. Zrzutka. Ale razę to dwa. A nie, mnie nogi bolą. Słaby jak jestem, fest. Muszę nogi robić na siłowni. Tak mi się wydaje. Jeszcze zjadę z tej czarnej trasy. Do końca. Nie no, albo kiedyś mniej ważyłem. A, kamień, no nie. Pole, a tu nie jadę. Może dlatego ta trasa była zamknięta. Durdiu. Lubię te narty. Mega mi się fajnie na nich jeździ.
Tylko no, z jakiegoś powodu ta trasa jest nieodpalona, nie? To chwilkę mam story. A tych co bardziej stromych fragmentach to ten. A też czuję, że dzisiaj się będę bał, nie? Po tej wypadce. No i też ta głowa mnie boli, przysięgam, tak pulsuję w środku. Na przyświetlenie wypadałoby jechać, ale trzeba odcinek nagrać dla kochanych widzów. Tak będę dobijał do tego. O, kamienie! Dojazd jak s***ny. Idziemy. Tu widziałem, co się dzieje, nie? A tam to... Tu już światełko było, tak w miarę. Nie, ucieka mi, dalewa narta. Jest Oskar. To nie wie, że nie mamy się skomunikować. Nie, to jest. Sorry, nie, muszę zobaczyć to nagranie, nie? Bo ja zbierałem GoPro i telefon 5 metrów od siebie. Wiesz, ja nie chciałem wbijać krawędzi, żeby mi to nie... Bo to jeszcze sobie możesz ten... Tak, ale tu... No. Raz, dwa, trzy, bo deska była świeżo odebrana. No wiesz, ja nie chciałem ten, wbijać krawędzi, bo krawędź jeszcze gorzej niż ten, niż papę rozjebać, nie? Nie, no, bo wyrwiesz dziurę w krawędzi, to jest to chyba naprawię. Koniec, nie? Ta, to sobie wyrównasz jakoś gładzią. Nie wiem, czy oni to robią, ale o to nie ma co się przejmować, aż tak bardzo, nie? Ja nie wiem, zależy jeszcze jak głęboka dziura, nie? A ktoś wie, czy to nawet tylko nie jest dziura w wosku? No, nie wiem, możliwe. Nie, Maria, tu wiesz, co chwilę były, co kawałek były kamienie, a tuż za kamieniami wypierały się te... wypierał się lód, nie? Ja na lodzie to ja musiałem... I wiesz, nie chciałem za bardzo wcinać krawędzi, bo szkoda mi nart. No i zacząłem tak trochę na krechę jechać, a w tych okularkach to się lepiej jak jest ciemno widzi, nie? I stary, nie wiem, jakoś tak zrespiła mi się przed mordą mulda, no i poleciałem, nie, muszę zobaczyć się. Stwierdziłem sobie, że zrobię sobie mały stopik. No osłonięcie. Widziałem sobie czekoladkę z bitą śmietanką. Już mnie trochę mniej łeb na k***a. To chyba nie jeździmy do szpitala, jeździmy dalej. W ogóle iPhone mi zjechał. Jakiś taki zaparowany od środka jest trochę. Nie wiem, co mi się trochę wody dostało, czy co. Niby wodoodporny powinien być. Oszustwo. Widać w ogóle, jak się tak nagrywa? Wideo. Ty, nie widać w sumie za bardzo. A front też git po przetarciu w sumie. Taki lekko jest ten zamulony, dobra. To przerzucam się na tego, na iPhone'iaco. No tu lepszy stąd. Jak to przyszedł. O kurwa. Mega gnój. Teraz mi tak już się nie da jeździć, nie? Naszami moimi krawędziami. Opa. Lepszy śnieg, daj. Jest rano, jestem jak... Gdzie się tu stromo? Ale zmuldziałe to jest. Fest zmuldziałe. A ja mam słabe nogi. Notes taken. Trzeba robić nogi. A nie tylko plecy i klatę. No i triceps i biceps na siłowni. Kurde, aż tak słabo nigdy jeszcze nie było. To może dlatego, że nie spałem całą noc. Idziemy, stary. Ale najczarniej skoro to, że jak się wypalić, a ci wypnie ten artyk. Okay. Daleko ci teraz? Wypięło ci teraz narty? Teraz tak, wypięło mi, tylko że narty mają ten, blokadę, nie? Taką od wiązań, która wyskakuje i hamuje te narty, nie?
więc one nie pojadą. Ten, nie, deska ma tak, że gdzieś pojedzie? No tak, no bo pójdzie do kana. A bo to jest spięte cały czas, nie wypina się. A te blokady działają, bo to są te takie listki z tyłu. Aha, no tak, tak, zapałem mi te narty, nie? Ale kawałek przeleciały dalej, nie? Czyli tato mnie tak ustawił, jak na jakiejś oślej łączce jeździłem. No wiesz, no żeby sobie kuku nie zrobił, nie? No ale tak to... No, jest tak spięć. To jest chyba jakiś taki stopy rajdowy. Co mówisz? Ale to jest chyba na rower. Popatrz, tu jest taki mostek. No stary, dawaj, ja wierzę, że tutaj zjedziesz, nie? Tu jest mostek, ale nie, tu była rampa taka boczna, wiesz? Na zakrętkę no. Przed chwilą. No ale mówię, wierzę, że tutaj zjedziesz. Ja co, mnie opłaci się. Dobra, co, a ten stok to jest co to jest za stok? To jest jakiś taki środkowy, bo ja chciałem jeszcze tam bardziej na lewo. Bo z tym się da połączyć z tym, co wcześniej jeździliśmy, ale trzeba wjechać na taką królewską nartostradę. Okej. Okay. A tam się dało jeszcze w prawo. A jechałem właśnie tą nartostradą wcześniej, nie? Jak pojechałem na to jedzonko. A ty pewnie też. Też, ale no. Jeszcze ja musiałem jechać jeszcze jedną nartostradą. Tam co się wjeżdża tam na górze, widzisz? Takie ludziki? Stary, jest tu trochę ludzików, nie? No tam pod kontrolką. Pod kontrolką. Pod gondolką. No widzę, widzę. Wszystkie no. Nas, wszystkie nas ośnie. Dobra, dobra. Hopla. Teraz. Dobra, w ogóle tu widzę. Po zjeździe to w ogóle, ale dalej, chwila. Widać w ogóle. Jak ślepy jestem, tej. Dobra. Będę improwizował. Po prostu krawędź cały czas. Nie, ja przysięgam, że nie widzę tych mul. No tak. Teraz jest zamknięta. Obstrałem się widzowie, nie wiem. Mięczak ze mnie. Ale tak mi grubo. Dobra. Obstranie się. Zadów samy. Bo już coś tu widzę, nie? To jest ładne światełko. Co? Pojeżdżam. Zjeżdżam, rozjeżdżam. Dobra, zero strachu jak paluch. No dobra, weźmy się zajeść. Dobra, to się... Jak jest normalny śnieg, to się wbija narta. Ale udo boli. To jest to taki fajny do poczynowania. Nie, przede wszystkim nie ma tego, nie ma armatki, nie? No tak, bo on jest przygotowany. To ten jeden z przygotowanych... Nie, po prostu ludzie, nie... Ludzie nie zdzierają, bo się nie stykają ostatnio. No ale jakby chcieli, to mieliby problem, no. No tutaj mogliśmy się stary rozgrzewać, a nie k***a czarnej. No taki stoczek. Wydaje mi się całkiem bliski. O, tu lód znowu. Jaki lód. Nie wydałem takich dźwięków. Kupię sobie chwytak na następny raz. Na k***a mi wypadło z głowy, nie? No tak, to tam jest. No dobra, ale i co? To są te zachratki. Co to są zachratki? To jest ten, co przed chwilą jechali. No? A tam co będzie na dole? To jest ten, co chyba przed chwilą jechali, że to jest tam. Okej. Daj tu na dół. Jakąś mapę trzeba ogarnąć. Zobaczyłbym, co tam jest. No dawaj, jedźmy. Ja zawsze ruszam drugi. Tak jak Jan Paweł. Całe życie drugi. Za dawca organów. Kardio zrobione. Jak coś, tu jest taki dom do góry nogami, ma helikopter na dachu. K***o widać, ale tam był. Dzięki za oglądanko, stawcie łapy w górę, suba, dzwona. Jestem strasznie zmęczony. Cieszę się, że żyję i pamiętajcie, nie powtarzajcie tych rzeczy w domu. Ja jestem kaskaderem. I po prostu wiem, jak dobrze się wypalić. Drugi raz już w tunelu nie będę nagrywał. Wszystko już widzieliście na tę drogę na Słowację.